Cześć, z tej strony Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest dwóm Rolls-Royce'om. Zapraszam do oglądania. Jednego z dwóch Rolls-Royce'ów znacie z moich poprzednich filmów, drugiego zaś zapewne znacie z licytacji rycerza Mikołaja. Jego rodzice próbują zdobyć środki na bardzo drogocenny lek i Rolls-Royce podarowany przez anonimowego dobroczyńcę trafił na licytację. Pomóż mi! O Mikołaju i jego Rolls-Royce, który został mu podarowany przez anonimowego darczyńcę, słyszeli już chyba wszyscy. Niestety, Mikołaj nie zatrzyma auta od anonimowego darczyńcy. Nasz mały rycerz choruje na SMA. Chorobę, na której leczenie potrzeba aż 9,5 miliona złotych. Rodzice i wolontariusze cały czas walczą o zebranie tej sumy. Mamy niewiele czasu. Terapia genowa, na którą zbieramy, może być podana do 13,5 kg wagi ciała. Mikołaj waży już 12 kg. Zgłosiło się do nas wielu wspaniałych ludzi, chcących pomóc przy remoncie Rolls-a. Niestety, renowacja nie lubi pośpiechu. Kołajowi się spieszy. I to bardzo. Anonimowy darczyńca, który przekazał Mikołajowi tę angielską limuzynę, wspólnie z braćmi wykonał wiele prac renowacyjnych. Niestety, na doprowadzenie auta do stanu, na jaki zasługuje, zabrakło czasu. Informacje o tym, co zostało zrobione i co jeszcze wymaga renowacji, zamieszczamy w treści aukcji, na której chętni mogą licytować auto. Dziękujemy za to, że z nami jesteście. Jeżeli możecie jeszcze wesprzeć Mikołaja, link w tej chwili wyświetla się na ekranie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Bądźcie z nami nadal, do zebrania wciąż ogromna kwota. Pierwszego Rolls-Royce'a znacie zapewne z poprzednich moich filmów, jako wersję przedłużaną limuzyna. Prace nad tym Rolls-Royce'em postąpiły bardzo szybko. Nie było go u nas w warsztacie z powodu prac nad blacharką tego auta, co za chwilę wam pokażę. A ja odebrałem części już z piaskowania, szkiełkowania, malowania, a jak to wyszło, już wam pokazuję. Ale zanim przejdę do części, które zostały już pomalowane, wyszkiełkowane, wypiaskowane, pokażę wam, jak została odremontowana komora. Komora silnika została odmalowana, odrestaurowana. Komory silnika aut w czarnym macie naprawdę są klasą samą w sobie. Mi zostanie wyczyszczenie elementów zawieszenia, przekładnia kierownicza i pozostałe elementy. Co do dachu. Dach był dziurawy, dach był zniszczony. Aktualnie jest tak, jak widzicie. Tutaj będzie ładny szklany dach. Poszycie jest wymienione całe. Tak to wygląda od środka. Tutaj widzimy miejsce spawów. Co do wnętrza, wnętrze jest całkowicie rozebrane, ponieważ oryginalnie jest drewno i ono zostało poddane renowacji, która jeszcze się nie skończyła. Zamysł auta jest bardzo prosty, ma to być auto imprezowe, ma pomieścić 6 osób z tyłu. Tutaj, gdzie widzicie tą dziurę, ma być duży telewizor, szampany, whisky i te wszystkie inne, można powiedzieć, trunki wyskokowe. Rolls-Royce ogólnie jest w dobrym stanie i mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni uda mi się włożyć jednostkę napędową i uruchomić auto. Ciekawostką jest również to, że udało mi się znaleźć oryginalne dekielki, ponieważ tutaj, jak widać, ktoś sprywatyzował chromowane dekielki. Udało mi się namierzyć u jednego z dystrybutorów części używanych do Bentleya i Rolls-Royce'a. Oryginalne, chromowane, za około 500 funtów za komplet, więc cena jest przyzwoita. Co do silnika, wszystkie części mamy już na miejscu. Części kupione od firmy z Anglii. Firma się nazywa Introcar. Mają
swoją markę części, produkują swoje uszczelki, całe masy swoich części, plus również mają części używane. Polecam tą firmę, kontakt z nimi jest bardzo przyjemny. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś kontaktu lub jakiejś części do starych Rolls-ów, Bentleyów, świadczę pomocą. Świadczę? Raczej. Ogólnie pomagam. Części takie jak kolektor wydechowy zostały wyszkiełkowane i pomalowane. Kompresor klimatyzacji i alternator zostały wyczyszczone suchym lodem, ponieważ nie można dopuścić tego, aby piasek w łożyska wszedł. Jeżeli chodzi o przepustnicę, została wyczyszczona metodą szkiełkowania. Pokrywy zaworowe zostały wypiaskowane plus pomalowane. Przednia osłona została wyszkiełkowana. Co jest ciekawostką, spójrzcie. Jedna uszczelka, która powoduje wyciek oleju pomiędzy tymi dwiema pokrywami, to jest taka pianka o takim przykroju, która sprzedawana jest na metry i po prostu ucinamy z jednej, z drugiej strony i ona zabezpiecza przed tym, aby olej nie wychodził na zewnątrz. Silnik jest fajnie zbudowany, ponieważ jest jeden wałek w bloku. Spójrzcie, jakie ogromne sprężynki zaworowe, popychacze, laski popychaczy. Tutaj mamy cztery przepustnice. Proszę, wszystko ładnie się otwiera, zamyka. A tutaj mamy już części wypiaskowane i pomalowane. Co do miejsca, w którym było to robione, to odwiedzę to miejsce, pokażę wam, ponieważ prowadzi je Polak, który od 16 lat mieszka już w Emiratach Arabskich. Rozmawiałem z nim na temat moich części, pokażę niedługo, jakich części. Spójrzcie, wszystko pięknie wyczyszczone, gwinty zabezpieczone, żeby nie było problemu przy wkręcaniu śrub. Pięknie to wygląda. Koło pasowe również, akumulatory ciśnienia, sporniki, kompresor, pompa wspomagania. Podniosę teraz Rollsa, aby pokazać wam, jak ta limuzyna zbudowana jest od spodu. Spójrzcie, w Rolls-Royce do chłodzenia mamy takie dwa malutkie wiatraczki. Oczywiście mamy jeszcze wisko. Pokażę wam, jak jest zbudowane zawieszenie i układ kierowniczy. Tutaj mamy tak zwany steering box i poprzez pchanie tak naprawdę dwóch drążków, jeden w drugą, drugi w drugą, auto zmienia swoje położenie. Spójrzcie na te wahacze. Jeden ogromny wahacz i drugi ogromny wahacz. Amortyzatory są z hydrauliczną regulacją twardości. Tutaj z kolei wał napędowy, jak w każdym aucie tylnonapędowym. Ogromny dyferencjał. Dyferencjał jest naprawdę przeogromny. Jest, można powiedzieć, wielkościowo porównywalny do dyferencjałów w autach terenowych. No i kupa miejsca na koło zapasowe lub na butle z gazem, jak co po niektórzy zapewne będą twierdzić. To jest idealne miejsce na gaz. Udało mi się namówić klienta, aby przerobić wydech z jednego tłumika na oba, żeby było po obu stronach, ponieważ robimy custom. Więc jak robimy custom, no to musi być customowo. Tutaj niestety już amorki nam ciekną, więc szykuje się wymiana. Ręcznie normalnie na lince. Auto piękne, zdrowe.